Cześć, witajcie. Dzisiaj troszkę odmiany. Dajemy Wam oddech z planszówkowym awensadłem, ale nie schodzimy z tematu gier planszowych, a raczej może nie gier planszowych, a gadżetów do nich. Dostaliśmy znowu od firmy Eraptor cztery fajne paczuszki. Trzy z nich pokażę dzisiaj Wam w filmie. Czwarta to będzie taki mały surprise. Dobra, insert do gry Blood Rage. Razem ze wszystkimi dodatkami. I dostaliśmy też dwie planszetki dla graczy, żeby nam się przyjemniej grało, żeby można było jakoś uporządkować te plansze klanów. Dla Was szybka instrukcja składania tych planszetek. No nie będziemy składać, bo to jest intuicyjne bardzo, ale pokażemy, jak się składa insert. A potem takie szybkie omówienie przez nas, co jest ok, co należałoby jeszcze zmienić, żeby dopracować ten insert czy te planszetki do końca, i szybkie podsumowanie. Razem dostaliśmy od Eraptora do przetestowania insert do gry Blood Rage oraz podstawki dla graczy. Podstawka przedstawia się następująco. Widzicie, że mamy tutaj takie żłobienia na żetony na poszczególnych torach. Tak samo jest przy torze szału. Mamy otwory na poszczególne rozszerzenia klanu Drakara, potworów bądź Jarla czy wojowników. Tu jeszcze na górze mamy taką listewkę, gdzie możemy sobie wkładać karty. No załóżmy, żeby ich nie trzymać w ręce. No, jest to jakieś rozwiązanie. Ja bym się osobiście bała, że mój przeciwnik może przez przypadek zauważyć moje karty. Mimo wszystko, jak je trzymamy na ręce, to jest troszkę bezpieczniej. Fajną opcją jest to, że jeżeli sobie tutaj położymy te karty, to one nie przelatują, tak? Oczywiście układam je losowo. Minusem tych rzeczy, które znajdują się na środku, jest to, że jeżeli położę sobie rozwinięcie klanu, to ona może mi tam gdzieś wpaść, tak? One są tutaj niespasowane. Być może to wynika z kwestii zamocowania tej planszetki, tak? Mam ją zamocowaną tylko na dwóch końcach. Tutaj ten materiał jest luźny, nic go nie podtrzymuje, więc siłą rzeczy może to się gdzieś przesuwać. Podobnie sprawa wygląda ze znacznikami. Jeżeli tutaj są na pierwszym polu, to ok, trzymają się fajnie, bo tu je jeszcze trzyma ta śruba. Jeżeli już przechodzimy dalej, no to jeżeli ten ruch będzie zbyt gwałtowny, no to możemy sobie gdzieś tam te
kapselki przestawiać i tak dalej. Rozumiem, że gramy rozważnie i nie szarżujemy tymi znacznikami, tylko to jest przenoszenie tak one to one, więc powinno być ok, tak? No ale może się tak zdarzyć, że gdzieś ten znacznik może nam uciec, tak? Nie wiem, czy istnieje taka opcja, ale ja bym się pokusiła o to, żeby ta planszetka nie była nakładana bezpośrednio na planszę w taki sposób, że są właśnie te wycięcia, tylko żeby na przykład był tu kawałek plastiku, który by nam trzymał te karty, czy te znaczniki właśnie na środku. Takim dodatkowym mankamentem, na który pewnie należałoby zwrócić uwagę, jest to wycięcie tutaj. Tak naprawdę nie wiem, do czego ono ma służyć, bo ja szczerze powiedziawszy nie wyjmuję tej planszetki, bo w ten sposób, bo trochę boję się, że ją poniszczę. Tu jest mocno to skręcone śrubami, więc no, zakładam, że to ma być na stałe. Na miejscu producenta albo bym to zniwelowała po prostu i zalała do końca, znaczy zostawiała tą pleksę do końca razem z tym tworzywem, albo po prostu pomyślała nad tym, żeby to miało możliwość wymiany, bo w tym momencie ja osobiście boję się tego robić. No, ewentualnie położyć te śrubki i wtedy wyciągnąć. No. Ogólnie fajna opcja, bo porządkuje nam planszę, chroni nam tą planszetkę klanu. W obecnej sytuacji dla mnie fajny gadżet, ale nie do końca jeszcze spasowany. Ja bym nad nim jeszcze troszkę popracowała, żeby był taki zrobiony na tip-top. To teraz lecimy z insertem do Blood Rage'a. Insert do Blood Rage'a mieści samą grę i trzy dodatki, które do niej wyszły. To są Bogowie Asgardu, rozszerzenie na piątego gracza i Mistyków z Midgardu. Jeden z naszych znajomych posiada podstawkę i dwa rozszerzenia. Są to Bogowie Asgardu i rozszerzenie na piątego gracza. Już wam pokazuję, jak wygląda ten insert, ale najpierw taka informacja. Pudełko się troszkę nie zamyka, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Ogólnie składanie insertu nie było dość trudne, było raczej intuicyjne, było mniej elementów niż w tym katanie, które ostatnio dla was recenzowaliśmy. To jest tak, mamy planszę, to głównie właśnie przez tą planszę się nie zamyka, tak? To pudełko. Może my źle włożyliśmy ten insert, w sensie nie tymi piętrami co trzeba. Ale stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej, bo mniej elementów tu wystaje, które mogłyby nam porysować plansze bądź inne planszetki. Ogólnie insert przedstawia się tak, wyjmuje się go fajnie, jest dość dużo miejsca na to. Tutaj sobie możemy złapać za jedną z beleczek, one są solidnie przytwierdzone, nie powinny mi wypaść. Samo rozlokowanie tych elementów jest fajne. No, nasi znajomi, którzy już widzieli ten insert, mówią, że to robi wrażenie, właśnie to ustawienie tych wojów tutaj. Sami twierdzimy, że fajnie by było, jakby na przykład nie było tych przegródek na karty tutaj, tylko jakby mogły być pociągnięte do końca te pola na wojów. Kosztem tego, że na przykład znaczniki można by było przenieść stacką tutaj, na te karty i tutaj wtedy można by było umieścić karty. Sądzę, że bez problemu by się wszystkie zmieściły. Co prawda nie mamy tylko jednego dodatku, ale patrząc na to, ile tam jest figurek i kart, spokojnie ten insert by to wszystko pomieścił. Potworki nam sobie tu leżą, te większe, te mniejsze mamy wczepione tutaj razem z wojownikami. Tutaj te żółte figurki to macie Bogów Asgardu. Tutaj można by było troszkę zmniejszyć tą przestrzeń, żeby te kafelki nie latały. Wtedy można by było, nie wiem, na przykład wrzucić tutaj te znaczniki graczy do punktacji na torze chwały. No, takie dosłownie kosmetyczne poprawki. Osobiście trochę mi przeszkadza, że ci wojowie leżą, ale wiem, dlaczego to zostało zrobione, dlatego, że oni mają dość długie te swoje dzidy. No i jakbyśmy je tutaj postawili, to tak jak mówiłam, rysowałyby troszkę te elementy, które są położone na ten insert. No i taka też kosmetyczna sprawa, te podstawki. My zawsze graliśmy tak, jeszcze w czasach przed insertem, że mieliśmy je na stałe założone do tych wojów, prawda? Nie wiem, czy to jest możliwe, ale można by było zrobić, żeby właśnie tych wojów już z tymi podstawkami można było tu wkładać. Nie wiem, czy to nie zabierze zbyt dużo miejsca i wtedy ich się tutaj tak nie będzie dużo mieściło. Sądzę, że tak może być, dlatego zostało to w ten sposób pomyślane. Zresztą w przygotowaniu do gry jest powiedziane, że wyciągamy wojów i nakładamy wtedy podkładki, więc może tym sugerowali się twórcy insertu.
Tutaj mamy z bogów Asgardu karty jeszcze. One docelowo powinny leżeć tutaj. Ja je włożyłam tutaj, bo tutaj dla mnie troszkę za bardzo by latały. A te kółeczka powinny być tutaj. Znaczy, mówię powinny, bo tak jest na stronie Raptora to pokazane. Myśmy troszkę postanowili się to przearanżować, tak? Tak jak mówiłam, insert jest bardzo pakowny, bardzo łatwy do złożenia. Wręcz bym powiedziała intuicyjny. Myślę, że potrafilibyście to zrobić bez instrukcji. Mieszczą się karty w koszulkach, w tych przegródkach, co jest już dużym plusem. Tu mamy włożone karty pierwszej, drugiej, trzeciej epoki. Dla 5 osób tak naprawdę. Te karty, które tutaj widzicie, to są karty w innym języku, dlatego że dodatki do Blood Rage'a zostały wydane w kilku językach. I to chyba tyle. No, jedyną moją prośbą do wydawców tego insertu, do inżynierów, którzy go projektują, to byłoby właśnie to spróbowanie tutaj ogarnąć coś w ten sposób, żeby mieściły się z tymi podkładkami. Wtedy zyskujemy jedną dodatkową przegródkę, tak? Ewentualnie, jeżeli nie to, bo to nie jest bardzo uciążliwe, tak? Podkładki się zakłada 5 sekund tak naprawdę. To bym stąd usunęła i zrobiła jako taki koszyczek, tak? Na pewno przełożyłoby nieco te karty. Ewentualnie można by było tutaj zamontować takie plastikowe nakładki, tak jak to ma ta firma w swojej ofercie, chociażby w insercie do cyklat. Wtedy zabezpieczamy te komórki przed tym, żeby coś nam latało i już się nie musimy martwić o to, w którą stronę postawić grę, żeby nagle z insertu nam wszystko nie powypadało. No i ewentualnie tutaj zmniejszenie trochę tego. Okej, przebrnęliście już przez składanie nasze opinie dotyczące podkładki dla planszetki klanu i insertu. Sami możecie sobie wyrobić swoją opinię na podstawie tego filmiku. Pamiętajcie, że to, co tutaj prezentujemy, to jest nasza subiektywna opinia. Każdy może sobie w tym insercie poukładać te rzeczy tak, jak będzie chciał. I to już zależy tylko od Was i od Waszej fantazji, jak to będzie wyglądać. Jeżeli nie macie na to pomysłu, odsyłamy na stronę Raptora. Tam macie przykładowe ułożenie tych wszystkich elementów. Ewentualnie możecie podglądać, jak myśmy to ułożyli. Co do naszych uwag, no to są tylko kosmetyczne rzeczy, tak? Które mogą zostać wzięte, ale nie muszą pod uwagę. Uważamy, że ten projekt jest na tyle dobry, że tak naprawdę to, do czego myśmy się przyczepili, to już taka wisienka na torcie, żeby to było doszlifowane na tip-top. W naszym wykonaniu widzieliście już 2 inserty. Jeżeli macie ochotę na więcej, zapraszamy na stronę Raptora, tam jest więcej insertów. Możecie sprawdzić też ich nowość, którą teraz dopracowują. Jest to insert do Nemesis, graficzny, także będzie szał. Możecie w komentarzach pisać, jaki insert byście teraz chcieli zobaczyć w testach. Może uśmiechniemy się ładnie do Raptora i doślą nam kolejny, żebyśmy przetestowali go specjalnie dla Was. No i chyba to tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że kolejny już będzie standardowo z planszówkowego obecadła. Może trochę w zmienionej formie, ale to już zobaczycie w kolejny czwartek. A dzisiaj nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe.